Hejka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteś na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zapraszam Was na zakupy. Wczoraj byliśmy w IKEA i w paru innych sklepach i dzisiaj takie domowe zakupy z nowości, z zieloności. Wydaje mi się, że to jest czas, aby przygotować listę zakupów i przysiąść wygodnie. Zostawcie kciuka w górę na samym początku, tymczasem intro i zaczynamy. Na samym początku, z czego mamy zakupy? Mamy zakupy z IKEA i tu jest najwięcej zielonych rzeczy. Po co mi te zielone rzeczy? Dojdziemy do tego. Mamy tutaj Half Price, mamy tutaj Jyska i gdzieś tam leży jakieś Pepco, ale niewiele z Pepco. Wydaje mi się, że to jeszcze nie koniec zakupu, bo ostatnio widziałam bardzo dużo ładnych rzeczy. O, jakaś nitka. Nie oszczekłaś mnie, że rzucasz. Ale kiedy cię mam oszczekać? No to przecież nie będę tak stać jak ciuchy. Proszę, jak drzewo ścinają, to się mówi co? Uwaga! Half Price. Zacznijmy od tego. Uwaga! Half Price. Dobra, tutaj mam dwie rzeczy. Armageddon z Half Price, ponieważ tam są... Co? Czemu dwie? Bo reszta są ubranka. Ale dzisiaj domowe. Bo przy trzech był promocja była. No tak, ale dwie to były ubranka. To jest na promocji to było. No trzeba było coś dobrać, bo trzecia rzecz była za jeden grosz, więc jak można było... Mikołaj się denerwował, mój mąż się denerwował, już tam chodzili, a ja przeglądałam półki, żeby wybrać coś sobie za jeden grosz. Miałam 7 rzeczy, dwie z nich były na promocji, potrzebowałam jeszcze 8, żeby była za jeden grosz. No i to wyszło za jeden grosz. Co to jest? W ogóle się zdziwiłam, bo to jest zestaw doniczek i widziałam, że one były gdzieś tam rozpieprzone. Podchodzę do kasy i pytam się, czy wszystkie 3 są na promocji. Pani powiedziała, że tak. I za wszystkie 3 zapłaciłam 40... Nie, jeden grosz. Jeden grosz! Enomire Padre Spiritus Sanctus. A! Zakup życia. I mamy tutaj taką małą, średnią i całkiem dużą. I z Half Price mam jeszcze wazon. Przepiękny taki boho. Jest gdzieś cena? Tak. 3 dychy. Ale takiego nigdzie nie widziałam. Więc... Maj! Jeden duch. Ale może też znajdziecie. Te doniczki były jeszcze, ale trzeba było je składać, bo były porozrzucane po regałach. Bo jakaś Grażyna po prostu wzięła, porozkładała i nie poskładała z powrotem. Nie wiem, dlaczego ludzie to robią. Wiecie może, dlaczego to ludzie robią? Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu. Dajcie znać, czy lubicie takie pierdółki i czy lubicie sobie je kupować i czy tak samo jak ja nie macie miejsca, żeby je układać, sobie je co jakiś czas zmieniać. No cóż, coś za coś, jak to się mówi. Lecimy do Jyska. Dzisiaj będziemy wracać, to byśmy mogli... Skąd podjechać. Będziemy wracać? Z gołębia oddać idziemy. Ale gołąb to chyba jest bliżej. No ale już wyjedziemy. Wszyscy wiedzą, o co chodzi z gołębiem. No to oglądajcie na bieżąco, będziecie wiedzieć, o co chodzi z gołębiem, bo mamy gołębia w łazience. Bierze prysznic. Bierze prysznic. My mamy zablokowaną łazienkę. Więc w następnym odcinku będzie gołąb. To jest dobry czas, żeby zasubskrybować i zaznaczyć dzwoneczka, żeby wiedzieć, kiedy będzie następny odcinek i dowiecie się, o co chodzi z gołębiem, którego mamy aktualnie w łazience. I będziecie wiedzieć, jak smakuje. To będzie kolejny odcinek. Jak go nie odbiorą. Jak go nie odbiorą. Nie, nie jemy gołębi! Nie mówim tak! Kolejna rzecz jest z Jyska. I powiem Wam, w Jysku znalazłam tyle ładnych rzeczy, ale przyszliśmy do Jyska 10 czy 15 minut przed zamknięciem sklepu i dorwałam tylko dwie poduszki, które idealnie będą nam pasować do sypialni i się fajnie skomponują z tymi, które mamy tutaj, więc wszystkie polecam do sypialni w takim stylu boho. Kupiłam też kapę w IKEA, taką narzutę kapę. Kapa to było po staremu, nie? I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, więc w kolejnych odcinkach będziemy to, że tak powiem, montować na górę. Natomiast poduszka jest no, z tego takiego najpopularniejszego teraz materiału i ona kosztowała chyba około 55 zł, bo była na promocji. Super, podoba mi się. Bardzo lubię ten klimat. Zresztą tak jak widzicie. Specjalnie mam dwie. Jedna dla Krzysia, druga dla Martusi.
I przechodzimy płynnym ruchem, słuchajcie, do IKEA. I tutaj było dużo różnych rzeczy. Jeszcze pojedziemy raz, bo chcę kolejne dużo różnych rzeczy. Natomiast nie wszystko udało się kupić, nie wszystko było dostępne. I pierwsza rzecz, którą kupiłam, i jest to ostatnia rzecz w całej Polsce. Czajcie, że kupiłam ostatni kwiatek. Wzięłam, idę do pani, bo chciałam te właśnie kwiatki kupić ze dwa. I pytam się, czy jeszcze jest dostępny, a pani powiedziała, że to jest ostatni kwiatek w magazynach w Polsce i w ogóle w Ikeach i jest u nas w domu. Mam wyjątkowy kwiatek, po prostu ostatni piękny kwiatek. I teraz pytanie do was, czy to jest kwiatek żywy, czy to jest kwiatek sztuczny. Wygląda jak żywy i jest sztuczny, czajcie to, ale jest przepiękny. Chodźcie, zbliżcie się, jak wyglądają liście. No naprawdę, z daleka. On nie ma tutaj tych łączeń takich, zobaczcie, jest tak odlany, że nie ma tych jakby nakładanych łączeń między sobą i przez to on wygląda jak prawdziwy, przepięknie wygląda, tylko wiadomo, jeszcze się musi trochę uleżeć, żeby tak był już w 100%, ale jestem z niego tak zadowolona i tak się cieszę. I w IKEA zrobiliśmy ogromne zakupy właśnie tych sztucznych roślin. Potrzebujemy je na lampę, którą mamy nad wyspą, bo tam jest prąd i tak dalej. Ciężko jest tam dojść, aby wszystko po prostu podlać, więc sztuczne, które wyglądają jak prawdziwe, będą najlepszym rozwiązaniem w takich miejscach, trudno dostępnych, potem zdejmiecie, umyjecie i tak dalej. Kolejna jest taka choinka, też według mnie wygląda jak żywa. Oczywiście każda ta choinka będzie w osłonce, każda ta roślinka będzie w osłonce. Chcę taki zrobić tam mega miszmasz, żeby to wyglądało po prostu ciekawie, fajnie i inaczej. Natomiast IKEA ma bardzo tanie, stosunkowo, rośliny sztuczne, które wyglądają bardzo żywo, bardzo naturalnie i to mi się mega podoba, bo sprawdzałam na Allegro, szukałam różnych, ale ceny 200 zł, 300 zł za taki kwiatuszek, no nie, trochę za dużo według mnie. Tutaj mamy gdzieś maksymalnie roślinki kosztowały do 50 zł i to jest chyba jedna z najdroższych. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to taka roślinka, najlepsze, bo wzięłam jedną, która była uszkodzona i mówię mojemu mężowi, żeby mi przyniósł, stojąc już przy kasie, wymienił mi tą uszkodzoną na dobrą i one stały dosłownie 3 kroki od kasy, a mój mąż się wrócił do całej IKEA, przeszli z Mikołajem do tego głównego jakby stoiska, gdzie one były, no i przynieśli mi kolejną, bo ja sobie już w międzyczasie wymieniłam, żeby mi się kasa nie zamknęła, także mamy dwie i to chyba kosztowało gdzieś jakieś 5 zł. Kolejne roślinki, które wyglądają jak żywe. Wiadomo, że my nie patrzymy na te rośliny tak. Gdy się przyglądamy, no to faktycznie widać, że one są, no to jak się nazywają, fejka. Z daleka, gdy one sobie gdzieś tam stoją, ładnie wyglądają, no nie jesteśmy w stanie zauważyć, czy to jest sztuczne, czy żywe. No i raz myjemy, nie podlewamy, piękne zawsze, zobacz, zawsze wyglądają jak świeżo podlane. To już takie pnące. One mi się mega podobały, zależało mi, aby te rośliny wszystkie, które tutaj mam, miały różne kolory. Żeby to nie był jeden kolor zieleni, tylko żeby były zupełnie odmienne od siebie. Przez co zrobię taki las na lampie i mam ich tutaj naprawdę bardzo sporo. Jedyna, która wygląda bardziej sztucznie, to ten bluszcz. I zobaczymy, czy on z nami zostanie, bo tutaj widać, że to jest fejkowe. Ale może jak go rozłożymy i założymy na lampie, to będzie wyglądał całkiem fajnie. Ja wiem, że są tutaj zwolennicy roślin żywych i tak dalej, natomiast u nas na lampie nie da się ich podlewać, ponieważ tam jest prąd i byłoby to po prostu niebezpieczne, karkołomne, druga rzecz. I wersja roślin sztucznych zdecydowanie będzie łatwiejsza do utrzymania. O, całkiem zupełnie małe. Kolejne jeszcze i taka. Ja nie wiem generalnie, czy nam się to na lampie zmieści, ale poszaleliśmy i to już koniec. No i patrzcie, jak to wygląda, jak las! Jestem z tego
już zadowolona, na lampie będzie wyglądało przepięknie. Będzie tutaj dużo doniczek, więc też potrzebuję osłonki. Nie chciałam tego kupować na jeden raz. Stwierdziłam, że to też będzie takie troszkę zbieractwo i chcę, aby te osłonki były w podobnym stylu, natomiast były od siebie różne, były kolorowe, były ciekawe i zwracały uwagę. Pierwsze wam pokazałam, te handmade'owe, które kupiłam w Half Price. Kupiłam jeszcze dwie takie w IKEA, niby podobne, ale całkiem różne. Jedna jest większa, druga jest mniejsza. Te osłonki mają również pod spodem taki dodatkowy, w środku właściwie, dodatkowy plastik, który zabezpiecza, żeby podczas podlewania kwiatka nic nam z tej osłonki nie wyleciało, bo jak widzicie, ona nie jest w żaden sposób tutaj zabezpieczona i wszystko mogłoby po prostu wypłynąć. Więc od razu w środku mamy podstawkę. Super, bo mam kilka takich koszyczków, które właśnie tego nie mają wewnątrz. No i muszę dawać tam kolejną osłonkę bądź podstawkę, to lubi się wylać i nie wygląda to zbyt dobrze. Kupiłam również takie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wygląda to jak betonowe osłonki, ale jest to plastik, więc jest lekkie. Na tym mi zależało, aby nie obciążać lampy dodatkowo. Tutaj mamy jeszcze taką, ta już jest ceramiczna. No ale takie pewnie też się pojawią. Natomiast bardzo mi się podobała i stwierdziłam, że będzie to fajnie wyglądać. No i taka sama, tylko w rozmiarze większym. Coś, czemu nie mogłam się oprzeć, będę prosiła mojego męża, aby mi pomógł to zamontować gdzieś. Chyba, że pierdyknę sobie na karnisz. Też mogłabym sobie dyndać. Taki koszyczek, też właśnie na te roślinki. Myślałam, że będzie fajnie, bo tutaj mamy uchwyt, będzie to wyglądało dość ciekawie, ale możemy to też wykorzystać w wielu innych miejscach, bo to możemy bez problemu prać, więc czy w łazience, nawet gdzieś zawiesić. Fajna sprawa. Teraz są modne takie, wiecie, drabinki i tak dalej, więc też można tak to wykorzystać. No i ta piękna doniczka, one są w dwóch kolorach. Ja ostatnio mam fazę na taki turkus, taki niebieski, morski kolor. Chciałam wymienić tutaj zasłony na właśnie ten kolor i wrzucić takie dodatki. No i tutaj mamy właśnie taką doniczkę, chociaż nie wiem, czy nie pójdzie na górę, bo też tam by pasowała do obrazu, który mam, to się jeszcze zastanowię. Natomiast pięknie i od razu, słuchajcie, wkładacie sobie taką roślinkę, zawieszacie, nawet może być bardzo wysoko pod sufitem i wygląda to całkiem fajnie, no nie? Następne, słuchajcie, wzięłam coś takiego. Oba są zapakowane tak samo, bo stwierdziłam, że fajnie jest, tutaj mam słoik zapakowany, żeby mi się nie potłukł podczas transportu. IKEA teraz takie, jak to się nazywa, no nie wiem, woreczki, tak to mogę nazwać. I słuchajcie, one też będą fajnie wyglądały, jako po prostu osłonka na doniczkę. Zobaczmy sobie cokolwiek. Tylko oczywiście musimy wziąć i te metki poodcinać, ale stwierdziłam, że tymczasowo takie coś też będzie wyglądało całkiem fajnie na lampie. Natomiast docelowo jest to taki woreczek, który możemy zawiesić na rurkę, które gdzieś tam kupujemy. Ja właśnie po to też pojechałam do IKEA, aby kupić sobie takie rureczki i zrobić taki żywy ogród ziół tutaj z boku w naszej kuchni. No i jakieś tam dodatkowe gąbki, czy tam potrzebujecie, też można sobie zawiesić. Fajna opcja. Tak, bądź z drugiej strony fajnie, ładnie. No i można prać. Ja to lubię, jak można coś łatwo umyć, bez właściwie mojej ingerencji. Hitem od zawsze, gdy jesteśmy w IKEA, są woreczki. Woreczki strunowe. Słuchajcie, ja tych woreczków, oczywiście one są wielorazowe, ja je myję, potem suszę, po jakimś czasie no muszę wyrzucić, natomiast zużywam woreczków zdecydowanie mniej, gdy używam właśnie tych strunowych z IKEA. I mamy tutaj różnej wielkości te woreczki, one sprawdzają się we wszystkim. Podczas mrożenia, nawet rzeczy płynnych, podczas przechowywania, podczas podróży, wszystko możecie w to zamknąć, to jest hermetyczne i nic się, znaczy hermetyczne, chodzi o to, że to jest strunowe i nic się z tego nie wyleje, gdy macie na przykład żel, gdzieś coś trzaśnie, puści i się wyleje, to nie zaleje wam wszystkich ubrań, tylko wszystko zostanie w tym woreczku. One są w wielu różnych rozmiarach, kiedyś były po dwa, o, są nadal po dwa, zobaczcie, tutaj z góry, jakie macie wymiary tych woreczków, tutaj mamy akurat 6 litrów i 4,5 litra, to jest super, jeżeli chodzi o na przykład wyjazd, żeby te woreczki były takie większe i później na przykład brudną bieliznę czy coś wkładam na powrocie do takiego woreczka, gdy wszystkie te rzeczy, które były w środku wykorzystam, no to wiecie, czyste rzeczy zostają czyste, a brudne skarpety i ich z
specyficzny zapach zostaje w tym woreczku razem z brudnymi skarpetami. Przechowywanie też w lodówce, śniadania, no mnóstwo różnych rzeczy. Napiszcie w komentarzu, dlaczego wy używacie tych hitowych już wręcz woreczków z IKEA, bo jestem bardzo ciekawa. Wiem, że można je między sobą łączyć. Jeżeli macie zbyt mały woreczek, to dwa woreczki obrócone do siebie można połączyć i na przykład schować w nich chleb, żeby się nie wysuszył. Kupiłam nowe podkładki na stół. Pod te podkładki jeszcze będą maty, ale niestety nie było w kolorze turkusowym w Katowicach, na którym mi zależało. Już wam pokażę. I to są oczywiście z trawy morskiej, tak jak ja bardzo lubię trawę morską. Co trzeba zauważyć? Trawa morska zawsze ma specyficzny zapach. On wietrzeje z czasem i jeżeli kupicie coś z trawy morskiej i to intensywnie pachnie, to wiecie, że to jest świeżo zrobione po prostu. Chyba, że pachnie stęchlizną. To po prostu było dawno zrobione, długo magazynowane i capi, nie? Ale też się da to wywietrzyć, bo taka rzecz też mi kiedyś przyszła. Ja lubię te naturalne materiały. Ktoś mi powie, o tutaj lubisz naturalne, a nakupiłaś plastikowe roślin, nie? Ja wiem, że to się tacy ludzie zdarzą. Boże, myślałam, że to doniczka. Takie rośliny służyć mi będą bardzo, bardzo długi czas. Ja ich nie wyrzucę właściwie do starości. Ewentualnie dokupię. Ale co można takich rzeczy biodegradowalnych i naturalnych, handmade'owych, to też je bardzo lubię i też bardzo chętnie po nie sięgam. Bardzo często je kupuję. A to nawet jak się zużyje, no to wiadomo, jest to naturalny materiał, nie plastik. A rośliny nie zużyją się praktycznie nigdy. Widzieliście kiedyś zużyte? Oprócz te cmentarne tylko. Te kwiatki na cmentarny. Bo się zużyte, bo to pada po nim, grzeje po nim. Taka trochę creepy. Ładne mam roślinki, proszę się nie czepiać. Jak ktoś się czepia, świat nie jest czarno-biały. Tyle powiem. I ostatnia rzecz, którą tutaj mam, to niby takie podkładki na stół. W ogóle ja się śmiałam, że IKEA to chyba podłapała moje takie dodatki, które robiłam do domu, że nagle podkładki na stół wieszamy na ścianach i fajnie, nie? I też mogą wyglądać i mogą tworzyć wystrój, klimat i dopełniać, uzupełniać całą naszą aranżację. I właśnie tak w IKEA pojawiły się podkładki na stół, na ścianach, natomiast to jest, niby wyglądają jak podkładki na stół, ale mamy to do zawieszenia na ścianę i jest to taki trójpak różnych rzeczy, które fajnie mi dopełnią na górze moje lustra, które mam w tym samym klimacie, więc fajnie. Ostatnia sztuczna rzecz z IKEA to taki bukiet, który super pasuje do tego ładunku. I wygląda czadowo. Na maksa czadowo. Potrzebowałam taki wazon z cienką górą. Wszystkie mam takie bardzo szerokie. A właśnie takie bukiety super wyglądają, gdy nie ma tyle miejsca u góry. Także dajcie znać, ile macie wazonów, bo ja generalnie dostaję potem na przykład bukiet kwiatów, a widziałam takie ładne różne bukiety i nie mam ich gdzie włożyć, bo albo mam za szeroki wazon, albo za krótki, albo za wysoki. No po prostu potrzebowałabym 78 wazonów, żeby dopasować je do różnych bukietów. A potem dostajesz pojedynczą różę, no nie, albo kwiaty, które przyniesie ci syn z tatą i tak wybierasz kieliszek. Jak to jest? Słodko to jest, no nie? Kupiłam talerze i kupiłam ich kilka różnych rodzajów. Zależało mi właśnie na tym turkusie. Tutaj udało mi się kupić jedne talerze na promocji i gdzieś mam jeszcze jedne. Och, tutaj przykryłam. Takie głębokie. Zobaczcie, że brudne. Również na promocji. I zarówno jedne były 10 zł tańsze, te były tańsze ponad 10 zł, bo tam około 15. Te mi się bardzo podobają i to jest jakaś taka nowsza kolekcja IKEA i zastanawiam się nad dużymi talerzami również w tym kolorze. I jeszcze takimi miseczkami. Chciałabym stworzyć z tego taki fajny, kolorowy zestaw, bo aktualnie miałam cały czas, wiecie, białą zastawę. I taką białą zastawę stołową mam, gdy na przykład przychodzi Wigilia, wszyscy zjeżdżają, chciałam, aby każdy miał ten sam talerz. Te talerze mam generalnie schowane, żeby mi się nie potłukły, no bo jakby nie było potem, każdy znowu miałby inny talerz, więc to mam taki komplet dla całej rodziny, gdy wszyscy przyjeżdżają na jakieś obiady, urodziny, albo po prostu tak się spotykamy, że każdy ma ten sam zestaw obiadowy. Natomiast tak do użytkowania na co dzień lubię taką trochę wariację. Aktualnie kolorowe talerze, niekoniecznie pasujące
różnice między sobą. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, czy kupujecie raczej komplety, czy składacie sobie z różnych kolekcji. Z innych kolekcji taki cały zestaw obiadowy. Jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. I jeszcze z IKEA kupiłam narzutę na łóżko. Nie jestem do niej przekonana tak do końca. Natomiast zobaczymy, jak będzie leżała, ponieważ potrzebuję jakieś narzuty na łóżko, aby je zaścielać. Nasze łóżko ma 1,80 m. Chciałam kupić kołdrę, która będzie bardzo szeroka, nawet na 2,5 metra albo 2,30. Dajcie znać, czy wiecie, gdzie można taką kołdrę kupić. A może macie i jak dokupujecie do niej potem poszwy. Czy jest z tym problem, czy nie ma z tym problemu? Dajcie koniecznie znać, no bo wiem, że taka kołdra na 2 metry czy 1,80 m nie stanowi problemu, bo generalnie te komplety są przeznaczone do tych wielkości. Natomiast nie wiem, jak jest z większymi, a chciałam, aby ta kołdra już mi zasłała całe łóżko. No ale na razie kupiłam na rzucę za chyba 139 zł, zobaczymy, będzie pasowała na pewno do poduszek, nie? Jest podobna, podobny deseń, pasuje też mi do zasłon, więc zobaczymy. Pepco, tutaj mamy taką osłonkę, słuchajcie, w Pepco znalazłam przepiękną osłonkę w kształcie takiej twarzy czarnej na doniczkę. Była świeczką, potem może być osłonką, kosztowała 17 zł i była tej wielkości. Uważam, że na Pepco to trochę dużo, ta kosztowała 4 zł, no i ja ostatnio jestem zbieraczką kubków, wiem, że tutaj są zbieraczki kubków, dajcie znać, ile macie kubków. Bo ja aktualnie zbieram sobie różne kubki i każdy, jak do mnie przyjedzie na najbliższą kawę, to chyba zostanie w osobnym, ładnym kubku. I każdy będzie pokazywał, jaki to piękny kubek, bo tylko o takie kubki zbieram. Wiecie, o, jaki ładny kubek, skąd? Z Pepco! Za całe 12 zł. No na kubek to wydałam tyle pieniędzy. No to jest takie ruchome, jeżeli chodzi o te moje ceny. Dobrze, i to właściwie wszystko w tym filmie. Jeszcze pokażę Wam tylko słoiki, o których mówiłam i nie pokazałam. Są to takie słoiki, zależy mi, żeby włożyć do nich makaron, ładnie wyglądający i sobie poustawiać, wiecie, zrobić takie tło też do nagrań, bo na to się przyjemnie patrzy, przyjemnie się siedzi w kuchni, gdy jest tak ładnie u nas dookoła, no nie? I to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, co przygarniecie do swoich domów, bo wiem, że lubicie takie inspiracje. I napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć, jak te rzeczy są aranżowane w takim osobnym odcinku. To taki sobie stworzymy. Na pewno jakaś rolka na Instagramie wpadnie, więc od razu Was zapraszam na tego Instagrama. No i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Już za niedługo. Pamiętajcie o dzwoneczku i subskrypcji, aby niczego nie przegapiać. I wpadnijcie na drugi kanał. Do zobaczyska. Całuję i ściskam mocno. Pa!